Mój komentarz? Nie wiem, co powiedzieć. Sprawa jest świeża. Minęły dopiero dwa dni, kiedy Werner Schuster stwierdził, że nie przedłuży kontraktu z niemiecką federacją. Dla mnie zawsze było jasne, że kiedyś będę chciał wrócić do Niemiec. Niekoniecznie jako pierwszy trener kadry, ale na pewno chciałbym kiedyś pracować w niemieckiej federacji. Podkreślę, wtedy, kiedy minie mój czas w Polsce. Wciąż nie wiem, jak długo będę jeszcze prowadzić reprezentantów Polski. Ludzie związani ze środowiskiem niemieckich dziennikarzy, że ludzie z niemieckiej federacji nie mają wątpliwości, to stanie się po tym sezonie. Wszyscy jeszcze przez chwilę muszą się wstrzymać z wygłaszaniem swoich opinii. Tylko ja podejmę decyzję. Nikt inny tego za mnie nie zrobi. Na razie nie ma o czym mówić. Rozmawiałem z polskimi skoczkami. Oni mówią jasno, jeżeli Horngacher odejdzie, będzie to dla nas trudna sytuacja. Oni chcą z panem pracować. Nie wiem, co powiedzieć. Jest jasne, że jesteśmy silną i zgraną drużyną. Dobrze nam się współpracuje. Mamy mnóstwo sukcesów. Ale nie chcę mówić za dużo teraz. Muszę się skupić na przygotowaniach do Mistrzostw Świata. To naprawdę ciężka praca. Muszę się na niej skoncentrować. Porozmawiamy po Seefeld. Może pan więc potwierdzić, że swoją decyzję ogłosi zaraz po Mistrzostwach Świata? Może nie zaraz na początku marca, może trochę później. Zobaczymy.